Witajcie kochani, tutaj Paweł, tym razem z ogrodu. Zaczynamy już sadzenie, nasadzenia. Jestem mega podekscytowany, słuchajcie. Dzisiaj przyszły mi dwie duże paczki. Jedna z trawami ozdobnymi, druga przyszła mi z paprociami, ze storczykami. Ale na razie paprocze i storczyki odłożę na później, bo jest jednak troszeczkę za zimno. Są w dronicach, nic im się nie stanie. Ale zajmę się trawami ozdobnymi. Wykonam szpaler, który oddzieli troszeczkę taką brzydką, nieładną siatkę i nada troszeczkę prywatności, nada troszeczkę takiego fajnego smaku i troszeczkę tak według mnie poprawi troszeczkę strukturę liścia, tak jak to mówię. Szpaler będę robił sobie, kochani, tutaj, zerknijcie, tu rosną hortensje, między te hortensje powtykam karpy miskanta. A jakiego? Bardzo podobał mi się miskant memory, miałem już troszeczkę go, ale postanowiłem sobie zamówić. Przyszły mi karpy, są kopane z gruntu. Słuchajcie, rewelacja. Karpy duże. Zobaczcie, z tego to ja mógłbym zrobić co najmniej z 3 sadzonki. Bardzo fajna karpa, ładna. Zobaczcie, zdrowa. Tutaj jedno źdźbło podczas transportu się ułamało, ale widać, że żywotne. Zerknijcie. I cóż, no bierzemy się za robotę. No, potrzebna nam będzie woda, dobra chęć i szpadel. pokażę wam jeszcze coś. Tutaj zrobiłem drugie poletko ciemiernikowe. Są to ciemierniki, które przywiozłem teraz z Wrocławia. Są tu różne szewki. Od bieli, kremu, fioletu, czerwieni. Będą fajnie grały. Opa, przejdziemy sobie tu dalej. Z tymi ciemiernikami. Jeśli zakładacie duże powierzchnie rabat, moi mili, to musicie wziąć pod uwagę to, żeby to ładnie wyglądało, to musi być troszeczkę symetrii i troszeczkę te rośliny muszą nam się powtarzać. Tu będziemy sadzić kolejnego. Zobaczcie, jakie piękne karpie, jakie piękne kły puszcza. Hop, i do ziemi. Oj, coś mi się wydaje, że będzie piękny szpaler. Obsypujemy ładnie, delikatnie ziemią. Przygniatamy. Bierzemy konewkę. Postępujemy. Podlewamy ładnie. Dokładnie. Zasypujemy naszą trawę, delikatnie ją ugniatając, jak, opa, jak poprzednio. Ona fajnie nam się zakorzeni. Jest znakomity czas, słuchajcie, teraz na sadzenie. Roślin kopanych z gruntu. No, słuchajcie, od razu sobie tu troszeczkę tego paskudztwa wlewie, wytępię. To jest mi do szczęścia wcale, a wcale niepotrzebne. I też zostawiamy. Zobaczcie, jak to idzie rozłogami. Ale przez to, że szczurkuje ziemię, plewienie tego gada
jest bardzo, bardzo łatwe. Bo korzonki wychodzą praktycznie same, bez większych wysiłków. To są plusy szpulkowania, moi drodzy. Zobaczcie. Minutka 5 i po gadzinie, słuchajcie, nie ma szlaku. Słuchajcie, jak to w świecie ogrodników bywa, z pewnością każdy ogrodnik mnie zrozumie. Miałem posadzić 3 sztuki, posadziłem ich 5, więc szpaler będzie troszeczkę na bogato, co da mi bardzo fajny parawan latem. Mam nadzieję, że delikatny półcień, bo tu akurat pada pod te hortensje półcień, niecień, chociaż jest trawa pod dużymi, wysokimi drzewami. Trawki sobie świetnie poradzą. Zobaczcie, za mną już budzą się pierwsze wiosenne rośliny. Rosną siemierniki, wychodzą czoski niedźwiedzie, wychodzą tulipany, wychodzą szafirki, przekwitają krokusy. No i za niedługo ta przyroda będzie się bardziej budziła do życia. Mieliśmy przez ostatnie 2 dni atak, powrót zimy, tak? No i co ta zima spowodowała? A nic, w świecie przyrody nic się nie zmieniło. Nasza przyroda, naszego klimatu, jest przyzwyczajona do takich anomalii. Wszystkie rośliny, które są teraz w ziemi, wychodzą, budzą się, to są prawdziwi twardziele, więc naprawdę nie ma możliwości, żeby im się krzywda stała przez tak krótkotrwałe przymrozki przygruntowe. Pamiętajmy, że dawniej, jeszcze w latach 90., 80., czy wczesnych 2000, te zimy wyglądały bardziej tak spektakularniej, tak? Mrozy były dużo większe, dużo niższe. Temperatura spadała miejscami do minus 30 stopni. Pamiętam takie atrakcje. Teraz jest chłodno, aczkolwiek ziemia nie jest zmarznięta, bo w niej pracowałem. Co jeszcze bardzo fajnego, zaraz wam pokażę. Jeśli szczółkujecie gołą glebę korą, po glebie idzie mikoryza, czyli rozwijają się grzyby. Mikoryza jest znakomita i pomaga w przyjmowaniu się roślin, gdyż ta grzybnia, która się tworzy, oplata, słuchajcie, drobne korzonki, czy to krzewu, drzewa, traw, bylin, i chroni je przed innymi grzybami, innymi chorobami. Tak się dzieje, bo to jest przyroda, to jest pewien cykl. Zaraz wam pokażę, znajdę tylko kawałek takiej kory, gdzie idzie mikoryza. Tu przy Sosnowej w tamtym roku ją rozsypywałem. Zobaczcie, jakie fajne ręce, ale nie lubię robić w rękawiczkach. Z pewnością wyjdzie mi smarc, czyli bardzo fajny, jadalny i bardzo smaczny grzyb. W lesie go nie wolno zbierać pod żadnym pozorem, gdyż jest pod ochroną, a w ogrodzie czemu nie, możemy sobie go suszyć, proszkować, doprawiać jako, stosować jako przyprawę. Ale zaraz wam pokażę. Znajdę sobie kawałek takiego drewienka, dość widoczną, słuchajcie mnie, mikoryzą. No przed chwilą musiałem gdzieś go zakopać. Mam, mili moi. Pachnie wspaniale, prawie by był wrzesień i byłbym w lesie. Zerknijcie, to jest kawałek kory sosnowej. Na niej powstają takie drobne, białe żyłki. To jest grzybnia, prawdopodobnie smardza. Pachnie, ja bym był w pieczarkarni jakiejś. Pięknie pachnie. I to żyje, tak? To jest przykład na to, że nasz ogród żyje. Słuchajcie, warto, nie używajcie agrowłókniny, bo ta szmata zabija glebę, zabija życie, nie dostarcza tlenu. Tam, gdzie musicie, oczywiście dajcie, nie dajmy się popadać w paranoi. Ale tam, gdzie nie trzeba, tej geowłókniny czy agrowłókniny nie używajmy. Naprawdę, rośliny nam się odwdzięczą, gleba nam się odwdzięczy, wszystko będzie zdrowe, piękne i
rewelacyjny. A teraz jeszcze zostało mi do posadzenia 5 traw. Lecę się bawić dalej, tym razem naprzód ogrodu. Posadzę sobie je przed oknami. A cóż, mi pozostało. Wam życzę wszystkiego dobrego i czekajmy tych cieplejszych dni. Miejmy nadzieję, że nadejdzie jak najszybciej, bo jeszcze nie odkrywałem takich bardziej wrażliwszych moich roślin, które już marzę, żeby odkryć, ale no jeszcze troszeczkę, słuchajcie, się boję. I cóż, no, życzę Wam wszystkiego miłego. Proszę Was o subskrypcję, dzwoneczek, komentarz. A chcecie to dawać, tak nie chcecie, to w sumie to mnie tam ryra, bo i tak z tej mąki mi się wydaje, chleba nie będzie. Trzymajcie się ciepło. A i w czerwcu pokażę Wam, jak ten szpaler wygląda. Oczy Wam wyjdą z orbit. Ara.